Cześć! W tym filmie pokażę Wam kilka moich pomysłów na prezent dla 5-6-latka. Moja mina! Gra Piggy Pop. Czyli gra świnka polega na tym, że mamy różnego rodzaju kolorowe hamburgerki, z tyłu mamy cyferki. Najpierw rzucamy kostką, taki kolor, jaki mamy wylosowa jaki wylosujemy, to bierzemy w tym kolorze hamburgerka. No i tutaj mam z tyłu na przykład jedynkę, wrzucam go do buzi, no i naciskam tyle razy, ile było na hamburgerze. O, przegrywa ta osoba, której brzuszek świnki pęknie. Jest to nasza ulubiona gra rodzinna, no i przede wszystkim można grać w nią wiele razy. Ja mam zawsze problem z planszówkami taki, że pewne gry na przykład możemy się nauczyć ich na pamięć, czy to są pytania, czy jakieś odpowiedzi, a to no, nie nudzi się, no bo tutaj po prostu liczy się szczęście. Jeśli twój sześciolatek uwielbia puzzle, to koniecznie musi spróbować ułożyć te. A one nie są takie łatwe. Są to sekret puzzle, mają 90 elementów i są z wydawnictwa Alexander. Są to puzzle z lubką. Niby 90 elementów, ale uwaga, one nie są aż tak łatwe. E, mamy tutaj ukryte różne elementy, i lubka pozwala nam na to, aby znaleźć różne ukryte elementy. Jeżeli chcesz zobaczyć. Te puzle z bliska, to zapraszam Cię na mój Instagram, bo tam je pokazałam w super rolce. Także koniecznie zajrzyj na Instagram. A co lepsze, te puzle kosztują mniej niż 20 zł. Po tym jak pokazałam Wam je na Instagramie, to byliście nimi zachwyceni, tak jak ja. Także cieszę się, że znalazłam taką perełkę. Interaktywne pióro od Alilo to przede wszystkim nauka języka angielskiego. Mamy tutaj skupienie na nauki, rymowanek, piosenek w języku angielskim, ale też mamy tutaj mnóstwo fiszek, przepiękne obrazki, ale też obrazki takie ilustrowane, ale też rzeczywiste w fotografie. Dziecko może wsłuchiwać się i powtarzać dokładną wymowę słów w języku angielskim. Moja córka uwielbia te te i, właśnie, i słuchać sobie tych różnych piosenek i rymowanek, Także jest to zupełnie inne pióro od te czytaj z albikiem. Oba są fantastyczne, ale totalnie inne. Jeżeli chcesz uczyć swoje dziecko języka angielskiego, ale obawiasz się tego, jak będziesz wymawiał te słowa, czy na pewno dobrze to robisz, albo nie chcesz na przykład posyłać jeszcze dziecka do szkoły językowej, bo na przykład nie jest jeszcze, nie czuje się na Siłach, to takie pióro będzie idealnym startem do nauki języka angielskiego. Właśnie takiej, takiej nau samodzielnej nauki w domu. Także to moim zdaniem jest hit dla wszystkich 5-6, nawet 7-latków. Seria Prawda czy Fałsz od Aleksandra to aż 55 różnych Karty z różnymi ciekawostkami z wiedzy ogólnej, ciała człowieka, zwierząt czy też innych tematów. Jest ich wiele, wiele więcej. E, mamy tutaj oczywiście karty, mamy planszę taką e, malutką, przenośną, podróżną wręcz bym powiedziała, no i pionki. E, nie tylko na tych kartach jest napisane prawda czy fałsz, ale też mamy wyjaśnienie. Na przykład naukowcy potwierdzili, że u mężczyzny serce bije szybciej niż u kobiet, no i to jest fałsz. No i mamy tutaj wyjaśnienie, więc e, to jest fajny pomysł na prezent dla dzieci, może jako dodatek. E, pomysł za kilkanaście złotych, no a jednak możemy się wiele nauczyć, no i jednak spędzić ten czas razem z dzieckiem, także to e, jest fantastyczna seria. E, bardzo, bardzo się z nią polubiliśmy. Ta seria przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 roku życia. Możemy grać aż w 4 osoby. Moja córka ma zaraz 6 lat. No i e, lubimy takie quizy. Co prawda są one dla niej nieco trudniejsze, ale, e, ale są też fajne, więc możecie też spróbować z e, mniejszymi dziećmi, właśnie poniżej 10 roku życia. Interaktywny globus odczytaj z albikiem w połączeniu z piórem to doskonała nauka o otaczającym na świecie, no bo przecież starsze dzieci już mają mnóstwo pytań. Tutaj dzieci poznają różne państwa, ale i stolice, hymny. Ciekawostki geograficzne e, oraz są też quizy, na przykład dziecko musi znaleźć jakieś państwo bądź, e, bądź e, miasto. Dodatkowo globus jest podświetlany, e, jest fantastyczne, więc przyda się również w dalszej nauce. E, no i na, e, na geografii, już tutaj w szkole podstawowej, no, będzie jak znalazł. Najlepsze w tym globusie jest to, że ja sama i u mnie w rodzinie też po prostu tutaj z ciekawością siedzieliśmy, sprawdzaliśmy sobie różne stolice. No bo wiadomo, no nie wszyscy znamy te wszystkie stolice, a jeszcze na przykład od razu jest możliwość wysłuchania sobie hymnu. Nawet z ciekawości, żeby sobie posłuchać, no to on jest rewelacyjny ten globus. Naprawdę jesteśmy zachwyceni. Jeżeli moje propozycje Wam się spodobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!